stworzenie warunków dogodnego życia uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych należy do obowiązków zdrowej części społeczeństwa. Wszelkie inicjatywy i podejmowane przedsięwzięcia pomagające zrozumieć, czym jest niepełnosprawność, zasługują na pełne uznanie, ponieważ umożliwiają znalezienie wspólnych rozwiązań wsparcia w codziennym, trudnym życiu. Istotną rolę w tym zakresie mają do spełnienia lokalne samorządy. To od ich zaangażowania i właściwej diagnozy potrzeb zależy zakres obejmowanej pomocy. Starajmy się w miarę własnych możliwości nieść wsparcie osobom niepełnosprawnym, obdarzać radością i ciepłem płynącym z głębi serca, na które tak czekają. Bądźmy tolerancyjni, wrażliwi i serdeczni w obcowaniu z osobami niepełnosprawnymi. Podchodźmy do ich problemów bez uprzedzenia, ze świadomością, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć odmienne możliwości. Podpisała przewodnicząca Elżbieta Ostrowska. I ta data jest związana z dosyć tragicznym wydarzeniem, jakie miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, około lat 50., początku lat 50. ubiegłego wieku w Belgii, gdzie był bardzo duży wypadek w kopalni belgijskiej, jednej z kopalni Belgii, i rok później na cześć ofiar tejże tragedii ustanowiono Światowy Dzień Inwalidy właśnie na trzecią niedzielę marca. Nie zawsze w niedzielę udaje się takie spotkanie zorganizować, ale widzę, że zwykły dzień, dzień powszedni, bo dzisiaj mamy przecież środę, jest również dobrym dniem, patrząc na ilość Państwa obecnych tutaj na sali. Jednocześnie wracając z małą refleksją do spotkania terrorysta walki z Kalecem, które miało miejsce w ostatnią sobotę w restauracji Montana. Też powiem, że było tam bardzo, bardzo dużo osób. Drodzy Państwo, Światowy Dzień Inwalidy jest tym dniem, gdzie mamy okazję spotkać się, to jest jeden z wielu dni w roku, w którym mamy okazję się spotkać z Państwem jako przedstawiciele władz samorządowych i pożyczyć Państwu co najmniej tak dobrej atmosfery i przede wszystkim pogody, jaka jest w dniu dzisiejszym, aby towarzyszyło Państwu dobre samopoczucie, dobre zdrowie, radość z każdego dnia w całym roku 2015 i abyście Państwo mieli wiele korzyści z przynależności do tego związku jako poszczególne koła pracujące pod kierunkiem zarządu powiatowego, któremu przewodniczy pani Urszula Bargiel. Na ręce pani Urszuli, zanim przekażę okolicznościowy adres i tą wiosenną wiązankę kwiatów, którą trzyma pan Adam, chciałbym Państwu powiedzieć tylko, że na ostatniej sesji Rady Powiatu w dniu 17 marca, czyli tydzień temu, zostały podzielone środki finansowe przyznane nawet przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na różne działania, którymi dysponuje samorząd powiatowy. Powiem, że tych środków otrzymaliśmy nieco mniej, natomiast z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że na działalność organizacji pozarządowych, czyli między innymi na Państwa działalność jako zarządu poszczególnych kół, utrzymaliśmy kwotę niezmienną w stosunku do roku poprzedniego, także myślę, że gro wniosków, które Państwo składaliście do 15 listopada, będą zrealizowane. Tak zresztą przekazywał mi Pan Adam właśnie przed chwileczką przy rozpoczęciu tej uroczystości tego dzisiejszego dnia. Drodzy Państwo, jeszcze raz wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, satysfakcji z tego, co robicie Państwo na co dzień na rzecz drugiej osoby. Państwo też tą działalność bardzo mocno pielęgnujecie. I tego wszystkiego życzymy, składając okolicznościowy adres i kwiaty na ręce pani przewodniczącej zarządu powiatowego. Wszystkiego dobrego. Z okazji święta składamy najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, raz jeszcze zdrowia. Jesteście Państwo tutaj dzisiaj tak licznie zebrani. Dowodzi do tego, że pani Ula potrafi Was tutaj
przyciągnąć, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To świadczy o tym, że jesteście Państwo zintegrowani. To, że czujecie się w tym stowarzyszeniu bardzo dobrze. I tego Państwu życzę, aby kolejne dni upływały jak najlepiej przy tym słońcu, które mamy na zewnątrz, którego tutaj w tym miejscu nie widać, bo jesteśmy w środku sali, ale wiosenne słońce grzeje coraz mocniej i z tej okazji również wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta Wielkiej Nocy. Pani Urszulo, na ręce Pani okolicznościowy list gratulacyjny oraz bukiet, kosz takich oto wiosennych kwiatów. Na wstępie chciałbym wręczyć Pani Uli te kwiaty. Kwiaty zawsze w rękach kobiety wyglądają elegancko i zdobią się na sali. Ponieważ reprezentuję dzisiaj nieobecnego wójta gminy Siedlec, pozwólcie Państwo, że przeczytam list okolicznościowy, jaki wójt wystosował do Państwa. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zarządzają nowy w Olsztynie. Z okazji Światowego Dnia Inwalidy w imieniu mieszkańców gminy Siedlec oraz własnym składam zarządowi rejonu Olsztyn oraz wszystkim członkom najserdeczniejsze życzenia długich lat w dobrym zdrowiu, szczęściu i radości, pogody ducha, jak najwięcej dni spędzonych wspólnie z przyjaciółmi. Proszę przyjąć wyrazy uznania za wieloletnią działalność oraz podejmowanie inicjatywy, dzięki którym członkowie koła aktywniej uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym. Życzę sił i wytrwałości oraz sukcesów w planowaniu i realizacji kolejnych wspaniałych przedsięwzięć, a także by nigdy nie zabrakło wsparcia i przychylności firm, instytucji, osób prywatnych, wrażliwych na potrzeby innych. Z wyrazami szacunku, Jacek Kołysiński, wójt gminy Siedlec. A od siebie chciałbym powiedzieć, oprócz życzeń oczywiście wszystkiego najlepszego, że za rok będę pełnoprawnym emerytem i mam nadzieję, że będę wśród Państwa już uczestnikiem. Dziękuję. Z okazji, że mamy bardzo dużo 80-latków i 85-latków, dostali Państwo zaproszenia, więc nie będziemy tu stawać, bo jest za ciasno. Poproszę, żeby moi koledzy podprowadzili, jeżeli ktoś nie będzie miał siły tutaj wejść na scenę. Pan Tomysz Stanisław, pan Patalas Bronisław, proszę, zapraszam na scenę. Pan Krawczyk Czesław, pani Marta Madej, zapraszam. Pani Jadwiga Cieślik, pani Regina Ankiewicz, zapraszam. Pan Tomiak Wacław, pani Bączyk Maria, pan Żok Stanisław, Matysiak Seweryna, Henryk Dudziak, pan Spaltabaka Daniel, pan Ankiewicz Zdzisław, pan Przymuszała Hieronim i pan Rudnicki Zdzisław. Prezydium Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olsztynie składa panu, pani najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia z okazji 80. urodzin. Życzymy, by dalsze lata upłynęły w zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Niech opatrzność czuwa nad panem czy panią i najbliższą jego rodziną. A pogoda ducha nie opuszcza przez wszystkie dni. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Jak będziecie mieli w tym roku oferty dla mnie, ja ich nie odrzucę. Bo co niektórzy mi w tym roku odrzucili oferty. I tak mi jest troszeczkę przykro, ale my sobie radę damy. Przede wszystkim chciałem podziękować serdecznie za zaproszenie. Szczerze mówiąc, jestem trochę zaczelowany, zostałem wywołany do tablicy, stąd nie jestem przygotowany do żadnego wystąpienia. Chcę tylko Państwu życzyć wszystkiego dobrego, oczywiście zdrowia, życzyć tego, żeby się w takim natarciu, w takim zwarciu, w takim życiu działali jak najdłużej.
Z uznaniem muszę tutaj się wypowiedzieć, że obserwuję tą działalność tej organizacji od lat wielu, ponieważ współpracujemy od lat wielu. Życzyłbym także innym organizacjom, także tym, w których sam działam, aby charakteryzowała się ona taką prężnością i zdecydowaniem. Wszystkiego dobrego. I teraz już ostatnie podziękowania. Zapraszam wszystkich przewodniczących kół. Jak nie ma przewodniczących, to przedstawicieli kół. Zapraszam wszystkich. Przewodniczący pracują społecznie, robią tą pracę rewelacyjnie. Także byli z nami już w prezencie byli z nami na koncercie noworocznym w Ryzynie i teraz dostaną jeszcze mały upominek w podziękowaniu. Lepiej, żebyście tego nie pokazywali. Szanowni Państwo, ja w imieniu tutaj wszystkich obdarowanych chciałbym Wam życzyć jednego tylko. Zdrowia i pieniędzy, pieniędzy i zdrowia, zdrowia i pieniędzy, pieniędzy i zdrowia. I tak kółko. A jak to kółko będzie szczelne, to ani zły los, ani złośliwe już ci losu, ani złe władze nie zrobią nam nic złego. Bo jak to powiedział profesor Liga, jak chory i stary chce żyć, to medycyna go nie uśmierci. Dziękuję. Mamy zespół, zgadnijcie kogo? Kątkowiacy! Witamy pięknie. No i spróbujemy Was troszeczkę zabawić. Myślę, że razem z nami zaśpiewacie i będzie sympatycznie i wesoło. Yeah.